Przepraszam, koleżanki. Czy tędy na turbacz? Halo, halo? Czy tędy na turbacz? Teraz mają porę posiłku. Jak się do baranów robi? Be? Baćka, baćka, baćka! Baćka, baćka, baćka! Nie wiem, czy to kwestia tego, że jest dzisiaj ostatni dzień wakacji, jutro mamy 1 września, czyli po prostu szlak, którym idziemy, jest mało uczęszczany, ale nie spotkaliśmy póki co żadnego ludzia. Cały czas idziemy sami, co absolutnie nam nie przeszkadza. Nie ma tłumów, jest bardzo cicho, spokojnie. Można odpocząć idąc. Lecimy do przodu. Dalej, dalej. Siedzieliśmy sobie chwilkę w schronisku i idziemy teraz na szczyt turbacza. 10 minut jest od schroniska. Schronisko bardzo fajne. Bardzo dobre jedzenie. Dobre jedzenie, no. Anitka jadła pierogi z jagodami, ja sobie zamówiłem zupkę oscypkową. Polecamy. Bardzo dobra, polecamy. I same schronisko. Bardzo przyjemne. Fajne, przyjemne. Z pięknymi widokami, choć dzisiaj widoków za bardzo nie ma. Ale przy pięknej pogodzie podejrzewam, no, że super Tatry widać z samej jadalni tam jakby. I co, lecimy na szczyt. Na szczycie chwilę, myślę, posiedzimy. Trochę chłodno się zrobiło, jest 12 stopni. Może nawet nie, około 10 bym powiedział. No i spadamy do domu, do naszego małego synusia, bo już stęskniliśmy się za nim okropnie. A nie widzimy go 3 godziny dopiero. No. No i co? Lecimy na szczyt. 10 minut zostało do szczytu. Ahoj, przygodo! Ahoj, przygodo!
I jesteśmy na Turbaczu. To było 5 minut, a nie 10. Tak. Ale powiem wam, że z Turbacza naprawdę są turbo widoki. Może na filmie tego nie będzie widać, ale naprawdę przepiękna panorama dookoła się roztacza tutaj z Turbacza. Naprawdę jest przepięknie. Polecam każdemu, kto jeszcze nie był w Gorcach, żeby na Turbacz sobie przyszedł, bo naprawdę jest przepięknie. Przepięknie jest na Turbaczu. A więc, krótko podsumowując naszą dzisiejszą wędrówkę, naprawdę z całego serducha polecamy. Przepiękna trasa, dużo widoków, dużo się dzieje, no, skradło nasze serca, co mogę więcej powiedzieć. My już w sumie dochodzimy do miejsca, gdzie zaczynaliśmy, gdzie rozchodzą się szlak czarny i niebieski. Myśliśmy niebieskim, wracaliśmy czarnym, także cała wędrówka super, przyjemna i tyle. Polecamy każdemu, kto jeszcze nie był w Gorcach na Turbaczu, bo naprawdę warto, naprawdę warto. Także trzymajcie się, do następnego. Hej!